Cześć, Wam ostatnio na grupach na Facebooku, na Discordach i innych miejscach. Często widzę pytania co myślicie o jakiejś spółce, czy warto ją kupić, czy nie warto kupować, albo o jakiejś kryptowalucie, albo o czymkolwiek innym. I chciałbym Wam powiedzieć o moich przemyśleniach na ten temat, na temat takich pytań. Oczywiście chciałbym tu przede wszystkim zaznaczyć, że nie jestem absolutnie profesjonalistą, nie mam wykształcenia ekonomicznego, więc nie mogę doradzać, więc wszystko co tu powiem, są to moje przemyślenia. faktycznie przemyślenia, więc jeśli gdzieś jest w nich błąd, to, to bardzo zachęcam do komentowania, bo to jest gdzieś, powiedzmy, takie tylko wynikające z tego, co sobie wymyśliłem. Więc mm. pierwsza rzecz, jakby się nad tym zastanowić, to w ogóle bardzo ważne jest zrozumieć, bo jakoś wtedy spytałem dwóch młodych inwestorów, jak myślą, od kogo na giełdzie kupują akcje, to okazało się, że tak pozornie banalne rzeczy w sumie nie są oczywiste. Jeden z nich pamiętam odpowiadał, że kupuje się akcje od jakichś firm, a drugi, że kupuje się akcje od giełdy. Nic, bardzo, nic bardziej mylnego. Giełda to jest tylko instytucja, która pośredniczy w transakcjach między kupującymi i sprzedającymi, i tak naprawdę my kupujemy między sobą i sprzedajemy między sobą. Giełda bierze tylko prowizję za to, że sprzedajemy. Tak, giełda samochodowa tak naprawdę nie sprzedaje i nie kupuje samochodów, tylko pozwala sprzedawcom wjechać na teren żeby mogli sprzedać kupującym, ale sama giełda w transakcjach żadnych samochodów nie kupuje, żadnych samochodów nie sprzedaje. Tak samo w większości wypadków wygląda to na giełdzie, pomijając oczywiście emisję akcji, pomijając skup własny akcji na normalnie regulowanych, płynnych rynkach, otwartych w danym momencie, kupujący i sprzedający to my gracze tacy sami i kupujemy i sprzedajemy między sobą. Co z tego wynika? Dlaczego o tym mówię? Dlaczego to jest takie ważne? Bo Chodzi mi o to, że jeżeli w danym momencie, na przykład teraz w tej cenie 87 ,36 zł. 36 groszy, akcje Orlenu są w takiej cenie, oznacza to, że jeżeli 1000 akcji zmieni właściciela, to oznacza to, że 1000 akcji zostało kupionych za 87 ,40 zł. i 1000 akcji zostało sprzedanych po 87 ,40 zł. 40 groszy. 1000 akcji zostało kupione z wiarą, że ich cena będzie rosła, że ta cena teraz, na dzień dzisiejszy, jest atrakcyjna. A z drugiej strony, tysiąc akcji zostało sprzedanych dokładnie w tej sekundzie, w minucie dokładnie, z, ze świadomością, z wiarą, że cena już jest wysoka i od teraz najprawdopodobniej przez jakiś czas będzie spadać. Czyli z dwóch stron mamy podaż i mamy popyt, i z dwóch stron dokładnie tyle samo akcji sprzedawanych, co i kupowanych. Więc z dwóch stron rynku mamy równowagę. Co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że w idealnym, fajnym modelu, uproszczonym, gdyby było tak, że akcji, że w tym tysiąc akcji byłoby dokładnie tyle samo sprzedających z dwóch stron, czyli załóżmy, byłoby 100 sprzedających po 10 akcji i 100 kupujących po 10 akcji, to gdybyśmy sobie zrobili zapytanie statystyczne w danej minucie, czy warto kupować Orlen, i puścilibyśmy to pytanie w dużą grupę statystyczną do badania, to byśmy z dwóch stron otrzymali Dokładnie tyle samo opinii, czyli dokładnie tyle samo osób powiedziałoby, że ta cena jest atrakcyjna do zakupu, co osób, które powiedziałoby, że ta cena jest atrakcyjna do sprzedaży. Dokładnie tyle samo osób byłoby z dwóch stron. Czyli gdybyśmy zadali na wszystkich forach takie pytanie, dostalibyśmy dokładnie tyle samo odpowiedzi. Więc w takiej idealnej sytuacji, nawet zadawanie tego pytania dałoby nam bardzo słaby efekt. Problem niestety jest większy. Bo w rzeczywistości nie jest tak, że dokładnie wszyscy sprzedają po tyle samo akcji. Jest tak, że są inwestorzy, którzy sprzedają duże pakiety akcji są inwestorzy, którzy tam kupują, a są inwestorzy, którzy posługują się mniejszymi pakietami akcji. Czy może być tak, że na przykład jedna osoba sprzeda 1000 akcji Orlenu, a właśnie 100 osób kupi, odbierze te 1000 akcji 100 osób po 10 akcji. I teraz pytanie. Która opinia, jeżeli byśmy spytali tych wszystkich osób, czyli tych jeden osób, 101 osób, przepraszam, um, czy ten Orlen warto kupować czy sprzedawać? To pytanie, która opinia jest dla nas ważniejsza? Osoby, która obraca pakietami po 1000 akcji czy 100 osób, które obracają po 10 akcji? Niestety z reguły jest tak, że te osoby, które obracają dużymi pakietami, to są osoby, które na tej giełdzie znają się lepiej, ponieważ mają już więcej pieniędzy, czyli jakoś do tego doszli większymi pakietami zarządzają fundusze inwestycyjne, zarządzają większy gracze, a tymi mniejszymi pakietami zarządzają nowicjusze na rynku, którzy zazwyczaj nie mają racji zazwyczaj kupują w złym momencie i sprzedają w złym momencie. Więc tak naprawdę ta jedna opinia za tysiąc akcji jest o wiele ważniejsza niż te 100 opinii po 10 akcji. Ale jeżeli zadamy pytanie na forach internetowych i tak dalej, to każda z tych osób odpowie nam po jednym razie, czyli 100 osób powie że, ok, to jest super pomysł, żeby kupować, a tylko jedna osoba, której tak naprawdę zdanie jest ważniejsze, odpowie nam: Nie, to jest dobry moment, żeby sprzedawać. Więc paradoksalnie, jeżeli byśmy chcieli zrobić zwykłą analizę statystyczną, czyli gdybyśmy chcieli po prostu spytać losowej grupy ludzi, zupełnie losowej, czy warto kupować, czy warto sprzedawać, to po zebraniu tych odpowiedzi do odpowiednio dużej grupy powinniśmy zrobić zupełnie odwrotnie niż to, czego się z tego pytania dowiedzieliśmy, bo jeżeli większość powie, że warto kupować, to znaczy, że najprawdopodobniej nie mają racji, bo ci, którzy są w mniejszości, mają większe pakiety i najprawdopodobniej to oni mają rację. Więc ta metoda pytania dużej ilości ludzi najczęściej nie działa albo przynosi efekt odwrotny niż oczekiwany. A kiedy zadawanie takiego pytania ma sens? Co są dzisiaj dane akcji? danej spółce, o danym walorze, ma sens wtedy, kiedy znacie profil osoby, która odpowiada. Kiedy jesteście w stanie określić, czy osoba, która odpowiada na wasze pytanie, to jest osoba, która jest świeża na rynku, czy to jest np. osoba, która zarządza jakimś funduszem, albo osoba, która na rynku jest kilkanaście lat albo kilkadziesiąt wręcz nawet lat. Ja obserwuję wiele różnych grup na Facebooku, na Discordzie i w wielu innych miejscach i Trochę mam te grupy poszuflatkowane i trochę korzystam z tego obrazka, który tutaj widać. Tak? Czyli najczęściej ludzie, którzy są świeży na rynku, znaczy najpierw na rynek wchodzą na dany walor, wchodzi smart money, czyli najwięksi inwestorzy, później inwestorzy instytucjonalni, a dopiero później tak zwana ulica. Jeżeli wiem, że na jakiejś grupie, Udzielają się głównie osoby, które na przykład są na pierwszej hossie i oni dopiero zaczynają na rynku i oni są na etapie, że chcą rzucać pracę, że interesują ich stopy zwrotu po kilkadziesiąt procent w skali roku i tak to wiem, że jest to ich pierwsza hossa, jeżeli oni o czymś mówią, to najprawdopodobniej to, o czym mówią, jest w tej fazie wzrostu. Jeżeli jest tak i to na przykład teraz dotyczy nieruchomości, że przysłowiowy taksówka się inwestuje w nieruchomości, to na dzień dzisiejszy dotyczy kryptowalut, które ogromnie urosły. I ci, którzy inwestowali przez ostatnie dwa lata w kryptowaluty, są zafascynowani po prostu tym walorem. Jeżeli, dobra, okej, okay, zaraz do tego wrócę, a z kolei są rzeczy, które są skupowane np. przez banki centralne, przez państwa. Do nas wraca złoto np. i wiele banków centralnych kupuje złoto, i duzi inwestorzy mówią o złocie, a tak naprawdę na tych grupach, na których ja jestem, takich świeżych inwestorów. O złocie wszyscy wiedzą, że niby jest tanie, to znaczy w ogóle kruszce srebro, platyna, złoto, wszyscy wiedzą, że ono jest tanie, ale generalnie nikt go nie kupuje, bo jest jakieś takie mało sexy tak naprawdę, bo rośnie niewiele. Lepiej skupić bitcoina, lepiej skupić mieszkanie, lepiej jest ewentualnie kupić jakieś spółki polskie, bo ostatnio, albo w ogóle amerykańskie, bo od czasów lockdownów covidowych one bardzo mocno rosły i one są takie fajne. Jeśli ja analizuję, kto co napisał, właśnie ważne jest to, co powiedziałem, jeżeli ja analizuję... Opinia na temat takiej spółki albo jakiegoś waloru, to bardzo dla mnie ważne jest, kto napisał na dany temat, coś. Czyli będąc już kilka lat na pewnych grupach, jeżeli są opinie różnych ludzi, to jestem w stanie wyciągnąć z tych opinii, znając już trochę tych ludzi, czytając i przez te kilka miesięcy lat, jestem w stanie określić, na jakim etapie rozwoju inwestycyjnego jest dana osoba. Jeżeli jest to osoba, która przeżyła kilka hos i kilka bez, kilka razy była w hoście, kilka razy była w bezie. może będzie bardziej gramatycznie, to ta opinia dla mnie jest bardzo ważna. Jeśli ktoś jest w swojej pierwszej hoście, to ta opinia też jest dla mnie bardzo ważna, bo jeżeli jest dużo takich osób, które właśnie są w tej swojej pierwszej hoście i są mocno zafascynowani jakimś walorem, to dla mnie to też jest ważny sygnał, że być może ten walor należałoby za chwilę shortować, bo najprawdopodobniej po nich już nikt na ten rynek nie będzie wchodził, bo oni są ostatni. Oni kupili ci, którzy są na ulicy, kupili od tych, a ci kupili od tych tak naprawdę, więc po nich już po prostu nie ma kto kupować. Dlatego uważam, że statystyczne zadawanie pytania, co myślicie o danej spółce, czy ją warto kupić, czy nie, i liczenie po prostu, ile osób jest za, ile osób jest B, może być dla Ciebie tylko i wyłącznie szkodliwe. Jeżeli chcesz pytać ludzi o opinię, to bardzo ważne jest, żebyś umiał. Oceniać to opinię, żebyś umiał oceniać rozwój inwestycyjny osoby, która odpowiada i żebyś umiał tę opinię odpowiednio filtrować, bo jeśli po prostu zadajesz opinię i słuchasz obcych ludzi, to najprawdopodobniej nie posłuży Ci to dobrze.